Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Doom Eternal. Powiem wam tak, poza tym, że jest mi tylko trochę zimno, to jestem dość naenergetyzowany, tak więc... No cóż, Urdak się to miejsce nazywa, czas penetrować dalej miejscówki, które tutaj odkryjemy. Mam jeden ładunek do tygla, tak więc mam nadzieję, że go nie zmarnuję. Mam też co nieco amunicji, jak tam moje BFG się trzyma. Dwa strzały. To całkiem nieźle. Tak więc lećmy to wszystko wykorzystać. Zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie tą serię. A ja tylko powiem wam, że Doom Eternal czasami ma problemy z, uwaga, usuwaniem save'ów. Po prostu, corrupted save'y, jak na starym dobrym Xboxie 360 się zdarzało, ale nawet na PS4 czasami się tak utrafi. I właśnie mój dobry przyjaciel Maciek Hanta miał taki problem i będąc już w tym poprzednim, w Nekrowolu, okazało się, że musi jeszcze raz przechodzić całą grę. Tak więc bardzo niemiło. Ja wam powiem tak, że możecie wpaść na jego kanał, zobaczyć jakie tam produkcje tworzy. On lubi na przykład grać w City Builder, ale też gra w Drag Simulator. Odwiedźcie jego kanał, bo jest bliski memu sercu, tak więc będzie mi miło, jeżeli zobaczycie, może znajdziecie tam coś dla siebie z innego gatunku filmów, których ja akurat nie wrzucam, a on tak, a ja kurde lecę przed siebie, moi drodzy. Zobaczymy, jacy przeciwnicy tutaj mnie spotkają. Ziemię opanowały demony, inaczej jej świat zginie. No, koleżanka potrzebuje paliwka, no nie możemy jej odmawiać paliwka, jeżeli potrzebuje, chyba nie? Tak to działa. Dobra, mamy tutaj już jakieś demoniszcza, widzę. Mnie by się... Kurwa, nie tak to miało wyglądać. O Jezus Maria, to też zdecydowanie nie tak miało wyglądać. Dobra. Jo! Typie! Nie denerwuj mnie. Ale dostaniesz pierdol prosto w głowę, prosto kurwa we wszystko, co masz. Chociaż głowę ma taką troszeczkę, powiedziałbym, opancerzoną, więc może lepiej strzelać w inne części ciała. I to tyle? To tyle? Nie no, coś tu jeszcze będzie, walki, no oczywiście, że coś tu będzie. Coś tutaj się jeszcze ciekawego gdzieś znajduje, widzę. Pyk, cuko! O, chciałem go raczej wykończyć inaczej, ale to już nieważne. Tu muszę coś kliknąć i dziwaczne odgłosy też słyszę w okolicy. Nie wiem, czy ja tam dam radę jakoś przejść, coś tu się otworzy? A może tutaj jest, proszę państwa, jakieś takie... Ukryte normalnie. Nie! Gówno. Zmarnowane. Ty. No ja rozumiem, że mam tu przycisk nacisnąć, ale co muszę zrobić, żeby dostać się tam? Może muszę być gdzieś wyżej? Nie, no tutaj za bardzo wyżej nie wejdę. Dobra, poeksploruję sobie to za chwilę. Myślę, że wystarczy. Tam mam, widzę, ładunek do tygla, tak więc potencjalnie będzie tam przeciwnik, na którego warto go zużyć. Tak więc coś czuję, że spotkanie z panem arcy podlecem mnie czeka. Ale no cóż. Czas na walkę zatem. O, widzę tutaj już kolegę wkurwiacza. Ja zbiorę sobie z niego ammo. No i co? Zaczynamy pojedynek w takim razie. Nie będę może marnował tych takich słabych demonów. Mam super kurwa cios, suko! Dobra, to możemy w ciebie w takim razie rakiety. O kurwa, rakiety powiedziałem! Nie denerwujcie mnie! Dajcie mi zabić grubego najpierw. To jest mój cel priorytety prioritare, bym powiedział. Tego mogę generalnie też zamrozić. Też trzy rakietki w niego polecą. Fantastico! Dobra, co jeszcze chcę z wami zrobić? Poza tym, że... No generalnie rozrzucenie tutaj granatów wszędzie dookoła to niekoniecznie jest zły pomysł, bo te granaty dobrą robotę robią. Tego chcę sobie... O właśnie, tak? Dobra, załatwiony. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Mamy tego i kurwa, przeładuj, suko! No dobra, nieważne. Nie przeładowało. One są strasznie opancerzone, ale nie są kosmicznie opancerzone. W sensie da się je załatwić inaczej. Ja trochę życia zebrałem. Widzę tam już naszego znowu przyjaciela, arcypodlca. Ale też widzę tego typa, którego na razie nie mogę niestety zamrozić. O, już mogę. O kurwa, to zepsułem. Nie! Dobra, żyję, będzie dobrze. Będzie kurwa dobrze. Ty, właśnie, karabin plazmowy. Zapominam o tym, moim przyjacielu. Otwórz japę. Bardzo dobrze. Daj się zabić. Dobra, fantastycznie. Jak na razie nie idzie źle, ale widzę tutaj coś przejebanego. Dobra, i ten arcypodlec, no właśnie, ja chcę mu zrobić pyk! Okej, jak mu zrobiłem już pyk, to teraz szybko trzy rakietki. Chcę wyjść z tego slow motion, bo mi się nie przyda. Tego pewnie zaraz będzie wypadało użyć. No oczywiście, że mamy tego jebańca. Dobra, on tam rzuca we mnie jakimiś falami uderzeniowymi, ale ja spróbuję tego pounikać. Nie jestem pewien, czy powinienem aż tyle rakiet wypierdalać. Chyba nie. Woo! Dobra, mamy trochę pancerza dzięki niemu. Siurnąłem się do przodu. O! Dobrze, to już nie chciałem nawet mu zbijać tych jego rakietek. Stwierdziłem, że to zbędny trud. Tego dam radę za to zamrozić, myślę. Przyciągnąć się i przyjebać. Dobra. Potem już nie ma śladu, na szczęście. Okej.
Czaję się cały czas na nowych przeciwników i na to, czy mi kurwa przyjdzie pan przyzywać. O Jezus Maria, ci to będą kurwa nieprzyjemni. Dobra, dobra. Nie, bardzo zła pozycja, bardzo kurwa zła pozycja. Mało amunicji, mało zdrowia, fantastycznie. Dobra, to przydałoby się... O Jezus! Dobra, patrzcie kurwa jak ja tu dżuki robię. Niesamowite, o to nie był niesamowity dżuk. Ała, bokiem, suko! Nie mam... Oj, spadam w pizdu. 10 życia tylko straciłem za to. Jak miło! Oj, łanapik, oczywiście. Kurwa mać. Zdenerwuję się zaraz. No może to nie jest jakby najwyższy status mojego zdenerwowania, kiedy używam akurat takiej broni. Ty kurwa, o, tego mógłbym łatwiej załatwić, ale to już nieważne. Tego nie przetnę niestety, widzę. Naprawdę nie chcę marnować moich najlepszych broni na przeciwników, którzy tego naprawdę nie wymagają. Mało amunicji, no właśnie. Przydałoby się zrobić taki trik na tamtym koledze na trutniu Majkrów, ponieważ one są najlepsze do tego. Otwórz japę. Cyk! Dziękuję bardzo! Też nadal nie to chciałem zrobić, to chciałem zrobić. O, proszę, ile ammo. A tamten niestety się już zdążył otrząsnąć. Tutaj chciałbym zrobić glory killa, ale on nie chce się robić. Dobra, w tego trochę miniganem chcę postrzelać. To chyba jest dość skuteczne. Ty się wal, Boże, daj mi... Kurwa, spokój. Dobra, jak nie, to nie, kurwa, po prostu poprzylepiam do was te granaty, też będziecie mieli przejebane wtedy. Ty mi dasz amunicję, fantastycznie. To jest naprawdę fajne źródło amunicji. Nawet nie muszę wtedy się zastanawiać nad tym, czy... Jo, suko. Jo, dobrze. Balista bardzo fajnie działa na takich dużych przeciwników. Na tego zresztą też. Dobra, jak się pięknie rozleciał. Okej, okay, nie jest źle. Na razie nie czuję jakiejś wielkiej potrzeby w ogóle używania jakichś super potężnych broni, które posiadam, bo radzę sobie bez nich. Patrzcie, jak to pięknie teraz idzie. Cyk, suko. Trochę podpalania, trochę wykańczania i będzie dobrze. Jeden łanapik zszedł, ale to dlatego, że miałem jakiś taki totalny... Totalnie zostałem skornerowany, a ja tego strasznie nie lubię. Dobrze, pancerz wszystko. Tutaj zaraz mi się hak odnowi. To mogę temu koledze zrobić tak. Ale on jeszcze niestety żyje, ale spoko, zaraz się nim zajmiemy, to się w ogóle nie bójcie, nie przejmujcie. Gdzie jesteś, wężowy przyjacielu? Tutaj, bum! Okej. I zrobione. Dziękuję bardzo. Nie było to takie trudne? Ostatecznie dobry movemencik, proszę państwa, i wszystko da się ogarnąć. Dobra, kogoś bym tutaj przekroił, bo nie widzę już tutaj żadnych trutniów. Chociaż może jakiś jeden tutaj gdzieś latał? O, ale tutaj jeszcze jacyś tacy więksi przeciwnicy widzę zostali. Czy mi się wydaje? Ojej, ojej, żyćko. Mam też krwawy cios, co? A może takie combo? Uuu, krwawy cios i przyciągnięcie. To brzmi całkiem nieźle. Ty mnie nie denerwuj. O Jezus. Pyk! Dobra, z ciebie mam ammo i to tak bardzo miło. Bardzo dużo w sumie ammo z nich wypada. To jest zajebisty sposób na właśnie zdobywanie amunicji, kiedy nie mam nigdzie w zasięgu wzroku dupianego przeciwnika na jedno przecięcie piłą. Dobra, otworzyło mi się chyba to. Nic tutaj więcej nie mam. Do tygla dwa ładunki, bo ja nie będę tygla marnował na jakichś tam frajerskich dojebanych baronów piekieł. Co to w ogóle kurwa jest? Jest rycerz piekieł, potem jego starszy brat, a potem kurwa wujek, który najebany chodził przez 3 lata i... Nagle zyskał jakieś etanolowe moce specjalne. Dobra, mam dużo ammo, mam dużo wszystkiego tak naprawdę. Szkoda, że nie mogę się tym shotgunem do ścian przyciągać. To jeszcze bardziej by mi movement zwiększyło, gdybym tylko chciał. Nawet nie ma żadnych punktów w środowisku, do których mógłbym się przyciągać, a szkoda. Tak więc co? Idziemy aktywować to, co mamy aktywować. Już nic więcej tutaj chyba nie zdziałam. Ikony grzechu na urdaku zniszczyło pieczęć. Aha. Teraz demony mogą bez żadnych przeszkód przekraczać pustkę. Sprowadziłeś na jej lud oraz na to święte miejsce wiekuiste potępienie. O nie. Ale ściągnięcie tu ikony grzechu było zuchwalstwem. To właśnie jej wielka pycha unicestwiła raj. No właśnie, drogi Samuelu, ja tam generalnie nie czuję się w żadnym stopniu winny niczego, co tutaj zaszło. No, mogła się nie bawić ikoną grzechu? Mogła się nie bawić ikoną grzechu. Ma za swoje? Ma za swoje. Ja tutaj, proszę państwa, umywam rączki. Dobra, chyba muszę doskoczyć tam, tak mi się wydaje. Eś, nie doskoczyłem tam. Może jednak nie tam? Jestem pewien, a może muszę coś tam, kurwa, postrzelić? Ty, no to jest bardzo dobre pytanie. Mam wrażenie, że tam nie za bardzo jestem w stanie sięgnąć, ale może się mylę? Może to ja jestem tutaj frajerem nocy? No nie widzę żadnej innej opcji. Ja tam muszę doskoczyć. Cyk, cyk. Kurwa, nie zdążyło się odnowić. Co ja mam tu zrobić? Czy jestem ślepy, czy upośledzony? Nie wiem.
Patrzcie, widzicie? A może tak mam zrobić? A to był kurwa tylko bait. Ty, no to podziałało nawet. To podziałało. Jo, proszę bardzo, poleciałem. I mam wrażenie jakąś taką niestandardową ścieżką, bo autentycznie mam wrażenie, że stamtąd nie doskoczę, ale hej, jak oszukałem system, to ja mogę być tylko z siebie dumny, bo mogło to wyglądać inaczej, a wyglądało tak. Cyk. Albo raczej miało wyglądać inaczej, a wyglądało tak. Dobra, trzy pierścienie zrobione. To co teraz? Właśnie walka z bossem mnie tutaj czeka. Czy ja tutaj będę walczył z samą panią Kanmaikr? A co, jaki ładny portal na ziemię, nawet widać tam te wielkie pentagramy, które się porobiły. Ziemie są teraz otwarte. Wejdź na platformę lądowiska i przejdź przez... Otwieraj! Ziemi nie pozostało wiem. Tak, ja rozumiem. Dobra, idziemy na platformę, ale to i tak chyba będzie ode mnie wymagało doskakania z powrotem do tego miejsca, które miało przedtem zamknięte drzwi. Uuu, dobra, widzę, że aż tutaj, kurwa, zasoby dostaję, co? Dobra, koledzy, dajcie mi się tutaj, cyk, pyk, myk. O właśnie, płoncie, tak jest. Nie podpalę go znowu, to zrobię mu cyk, prosto w główkę, dobrze. Fajne macie głowy, takie nie za twarde, bym powiedział. Dobra, coś tutaj się w ogóle znajduje, ale to jest na zewnątrz? Tak, faktycznie na zewnątrz, dam radę tam chyba jakoś doskakać, nie wiem po co, nieważne. I tak teraz nawet nie wrócę do mojego pokoju z zabawkami, żeby zobaczyć jak to ślicznie wygląda. Tak więc to zbieranie figurinek to tak za bardzo mnie nie rusza obecnie. No ale dobra, lećmy, otwórzmy to, tam widzę kolejne sztatuły. Ale tutaj widzę pyk, cyk i mamy pytajnik. Tak, zagadka, znaczy zabawka ducha. Ty no to kurwa, nie wiem kto zrobił tą zabawkę, może Hasbro, ale niezłe mają umiejętności jak niewidzialnego przeciwnika przeistoczyli w zabawkę. Dobra, lecimy w takim razie. To mnie tutaj pięknie poprowadzi prosto do celu, ewentualnie sobie double jumpem pomagam. I jesteśmy magnifico. Tutaj to już chyba tylko pozostaje mi wejść przez te drzwi, które były do tej pory zamknięte i lecimy. No dobra, pani Kanmaikr obstawiam będzie moim bossem, a potem pewnie idziemy na ziemię i trzeba będzie rozjebać tą ikonę grzechu, co? Tak się jakoś właśnie obawiam. Niekoniecznie będzie to takie proste zadanie. Kurwa, czemu? Jak już mi dajecie zombiaki, które mam sobie kurwa przerobić na zasoby, to niech chociaż do mnie kurwa nie strzelają. Byłoby miło. Czy ja w ogóle mogę teraz naładować dwa ciosy, czy mi się wydaje? Dobra, jeden nie żyje, a drugi jest... Dobra, to mi się nie udało. Weźcie mi, kurwa, dajcie spokój. Naprawdę, jeszcze mi tutaj rycerza piekieł teraz dajecie. Jak ja mam takie, kurwa, sposoby na załatwianie rycerza piekieł? Serio? Bitch, please. Mam już to slow motion? Nie mam, ale jestem, kurwa, snajperem wyciągniętym prosto ze świata CS-a. Dziękuję bardzo. No dobra, mam piłę, mam to, mam tamto. Muzyka mnie tutaj mocno nakręca. A to co to jest w ogóle? Nowych tych? Majków tworzą? Czy może ludzi? Nie wiem. Syntetyczne ciała jakieś tutaj widzę. Jakiś łanapik tam jeszcze leży. Trochę tych łanapów zużyłem, ale mam nadzieję, że do końca gry mi styknie te 20 parę, które mam. Tam wygląda jakby jakaś walka jeszcze miała mieć miejsce. Albo tutaj jakaś zagadka wodna będzie do rozwiązania. Pancerza w sumie i tak mi nie zaszkodzi wziąć trochę. Aha, dobra, muszę coś tutaj zrobić, bo widzę, że lasery mnie nie puszczą. Pewnie mnie momentalnie zajebią, co nie ma większego sensu, ale to nieważne. Dobra, co mamy tutaj do roboty w ogóle? Coś do rozwalenia, zielonego. Powietrze! A nie, przepraszam, przecież ja nie muszę oddychać pod wodą, a to nie jest kwas, żebym się tutaj musiał bać tego, że mnie to zaraz zabije, więc wyjebka trochę. Jasz, dawaj, Slayerze. Wypępkuj wodę. Dobra. Czy coś jeszcze? Opadło tutaj... Ty, co to kurwa jest? Co to za krab z mózgiem? A nie, przepraszam, to jest jakiś wielki typ ze... Z jakimiś tymi. No, wygląda jak Kerrigan trochę. O Jezus Maria. Hey baby, what that mouth do? Kurde, no. Nie zazdroszczę facetowi, do którego się dobierze taka paszcza. Dobra, chodźmy tutaj. Coś tutaj miałem, widzę, do kliknięcia, więc zróbmy to. Po drugiej stronie. Pyk! Ja to myślałem, że mam w to walność. To mi po prostu wyłącza lasery. No to powiem wam, no nic bardziej skomplikowanego, ale widzę, że jeszcze tutaj jakiś łanapik jest sprytnie ukryty. Gdzie? Pod panem demonem. Ojej. Dobra, mam ich dużo. Jakbym naprawdę był obsrany, to mógłbym sobie włączyć któryś z wcześniejszych poziomów i tam pozbierać te łanapy, ale no... No ale mi się nie chce, bo bez przesady. Wygląda jakbym jeszcze tutaj mógł tej wody upuścić trochę, ale to już mniejsza. Lecimy windą do góry.
Może być hardkorowo. Szybka podróż, widzę, odblokowana. Czy ja chcę gdziekolwiek wracać? No tam jest niby ten one-up, do którego się jednego nie dobrałem. Ty, pokaż szybką podróż. Gdzieś jest to miejsce. O, tutaj się... Nie. Tak. Czekajcie, strażnicy ołtarza. Tutaj jest... Dwa one-upy tutaj jeszcze są. Ja wiem, że ja nie potrzebuję ich aż tyle, ale biorąc pod uwagę, że teraz chyba wystarczy mi... O, zrobić tak, to... to aż pożałowałbym, gdybym tego nie zrobił. Dobra, czekajcie. Gdzie tutaj jeszcze mam coś niezebrane? O, tutaj. Żółty harmonizator. Jak się dobrać do tego one-upa, który się tutaj znajduje? Bo ja założę się, że to jest jakoś zajebiście proste, tylko... O, właśnie! Tutaj jest ściana do... Myślę, że łatwiej będzie ją tym rozjebać, no właśnie. I ukryte starcie, które jest mi do niczego niepotrzebne. No i mamy 26, to już jest jeszcze przyjemniejsza ilość. Piekielny detektor to jest miejsce, do którego muszę teraz iść? Nie, na sam koniec chyba idę. Akademia Vivisekcji. Jezus. Szkoda, że nie mam takich malutkich opisów tych miejscówek. No dobra, no to chyba lecimy, nie? Mam filmik. I walkę z bosikiem pewnie. Nie może dać ci ujść z tego miejsca żywcem. Kula w klatce piersiowej zapewnia jej odporność. Usunięcie jej sprawi, że nie będzie już chroniona. O Jezus Maria. No dobra, widzę, że mamy przepiękną arenę do walki. Widziałem, że też tutaj chyba gdzieś amunicja do BFG jest. Całe tysiąclecia. A ja was teraz rozdupcę. Poświęcenie w imię naszego dobrobytu. Aby ci mogli odnaleźć swoje własne odkupienie. Kim jesteś, marny człowieku, niegdyś śmiertelny, aby niszczyć nasze obyczaje? Nazywam się Krzysztof i przyszedłem cię rozjebać. Tyle ci mam do powiedzenia. O Jezus, ta jakie ma skrzydła dojebane. No to co, zaczynamy. Kanmajkr. Strzelaj w Kanmajkr, aby na pewien czas pozbawić ją tarczy, uzupełnić wskaźnik krwawego ciosu. Gdy Kanmajkr jest podatna na obrażenia, użyj rzeźnickiego haka, aby zbliżyć się do niej, zaatakować krwawym ciosem. Okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że w ogóle w takim ustawieniu rakiety mogą być niezłym pomysłem do strzelania w nią. O Jezus Maria, czym ty do mnie napierdalasz? O, mam slow motion. Akurat o to mi nie chodziło. Łogiń! Łogiń mnie pali! Dobra, ty, ja już mogę do niej podlecieć? Chyba tak, nie? Nie, chyba nie? Nie wiem, coś jeszcze do mnie widzę, kurwa, strzela. Podpowiedź, użyj, że... Aha, kurwa, dobra, mogłem ją teraz jebnąć, tylko przegapiłem ten moment, fantastycznie. Nie mamy już rakiet, co? To gorzej. Ty, kolegi tutaj są, widzę. W głowę. O, proszę, to mi powinno dać jakieś rakietki, nie? Cyk, cyk, cyk. Dobra, muszę patrzeć na tę jej tarczę. O, Jezus Maria. Ziomek, nie denerwuj mnie. Kurwa, ona te lasery tutaj jakieś wielkie ma. Dobra, cyk, cyk, cyk. A tej tarczy musi naprawdę szybko zejść, bo inaczej to nie ma żadnego sensu. Ależ ja dużo życia tutaj tracę jak debil. Ta tarcza się też, widzę, regeneruje. Dobra, po tarczy chyba, nie? Rzeźnicki... Co ja, kurwa, zrobiłem? Odnów się, haku, odnów się, odnów się! Uuu, dobrze, prosto w pysk z pięści dostała, jakie fantastyczne! Dobra, widzę, że mamy też tutaj tego kolegę. Dobra, trochę życia, trochę tego, trochę tamtego. Laser we mnie leci! Dobra, pizdo, będziesz dostawała z balisty. To też... Nie, nie będziesz dostawała, bo kurwa spadam z mapy, zajebiście. Nie wiem, jak to się dzieje w ogóle. Ty, ale balista to tak fajnie działa na nią. Dobra, lecimy, rzeźnicki hak czas. Pyk, prosto w ty, prosto w cyca dostała. Dobrze, zajebiście. Ty mi da trochę ammo, to mi się przyda. I lecimy jeszcze raz z balistą. Ja pierdolę, spadam ciągle z mapy jak idiota. To mnie pewnie będzie biło, co? O, wow, jak ja tutaj latam. Dobra, podbicie na drugą stronę, gdzieś indziej. Cyk, jeszcze jeden strzał i będzie rzeźnicki hak. Mamy to. Chodź tu. Uś, pięknie. Dobra, jeszcze parę takich ciosów i będzie w sumie zajebiście. Dobra, ale mam teraz z powrotem rakietki. To będzie całkiem niezły chyba pomysł. Takie to spowolnienie czasu to ja wolę używać, żeby napierdalać tych typów. I mieć z tego ammo. Ty, chyba wolę balistę, szczerze mówiąc, do strzelania w nią. Proszę, lecimy! Woo! Dobra, zajebiście, jeszcze dwa razy chyba muszę taki trik zrobić. Czy mi się wydaje? Czy mi się wydaje? Raz! O kurwa, nie sięgło jej? Naprawdę? Ale bullshit. O Jezus, to bije! To mocno chyba bije. Trafiłem ją? Ty, jakaś taka odporniejsza się wydaje być. Ty, znowu tym laserem we mnie kroi. O, tu trochę pancerza jest, jak miło. Cyk! O Jezus, ała, ała!
Halo, Kan! Weź się kurwa opanuj! Ja w ogóle już nie mam miejsc, w których jestem bezpieczny. Jakby... Ja rozumiem, że jej nie chodzi o to, żebym ja był bezpieczny, ale ja bym chciał być bezpieczny. Dobra, mam cię. Hak! Cios! Dobra, zajebiście. Naprawdę mam już mało miejsca, w którym będę chroniony. Ale dobra, ale ona też już zaraz nie będzie chroniona, taką mam obawę. Skierowaną w jej stronę. Ty! Ale mogę kurwa użyć BFG przecież. Ajajaj, ajajaj, tracę życie. O, to jej kurwa bardzo, bardzo niewiele zrobiło, super. Dobrze mi poszło. Dobra, zaraz łanapik zejdzie. Trafiłem? Ty, trafiłem, ale jaja. Jeszcze raz. Dobra, mamy to? Mamy to chyba. Nie mamy do końca. Hak, lecę. Uch. Dobra, załatwię mi tą kulę. Jest git. I skrzydła takie mam poszarpane. Już nie miałem głowy do tego, żeby załatwiać te trutnie. Ten BFG był żałosny na nią. Lepszy byłby ten. Unmaker, D-Maker. Ty, rozjebana. Tysiące lat ewolucji, pani anielska babo, ale masz mózg brzydki i duży. Wszystko to, czym ja miałam rządzić. Jedynie dlatego, aby ją ochronić. Ratować te zwykłe słomki naszej wiary. Ty... Złamałeś lekkomyślnie świętą pieczęć Urdaku. Grzech i postępowanie stanowią zagrożenie całego stworzenia. Ała, Jezus Maria. Dobra, dawaj kulę, ty piaro. Wcisnę se to w moją wyrzutnię granatów. A nie, nie wcisnę tego nigdzie. Okej. No to Kan Miker oficjalnie do widzenia. Mam takie wrażenie, że ten nasz quest w celem wkurwienia powoduje więcej złego niż dobrego. Jakby sam nie wiem. Ale paskudne te w ogóle ci Mikerowie. Widać, że to były organiczne stworzenia, tylko że schowane pod jakimiś super przepięknymi zbrojami, które chowały fakt, że ich mózg jest idealnie połączony z ich ciałem. No dobra, no, Kan Miker pokonana, nie była to trudna walka, całkiem fajna. Denerwujące było tylko to, że po prostu cały czas gdzieś kolejne etapy tego miejsca, po którym łaziłem, były dla mnie nietykalne. Dlatego ten wannapik zszedł, ale... Teraz dwa ataki krwawym ciosem mogę naładować i to jest fajny upgrade. Szkoda, że dostałem go na koniec gry. Co najlepsze, w ogóle wyzwania zrobiłem w tym, co mnie trochę dziwi. Demoniczne starcie oczywiście zrobione, starcie z bossem w ogóle było warte 3 gwiazdki, to widać, że... Znaczy 3 te pola. Widać, że słabiutkie, ale że ja wyzwania zrobiłem. Akcesorium kolekcjonerskie, demony w locie i trudnie Mikerów precyzyjnymi strzałami, to w ogóle... Pff. Pikuś dla mnie. Nie zebrałem jakiegoś jednego sekretu, bo mi się nie chciało do niego dobierać. A tam albumy, proszę was. Dobra, kij z PD wydarzenia. Nawet pierwszego levela pewnie nie wbije do końca. Lecimy, co będzie dalej? Ostatni grzech. On kroczyć będzie pośród nas i rozgromi zło pleniące się na tej ziemi. Ten, który przybędzie, gdy potrzebować go będziemy najbardziej, nie jest śmiertelnej natury. On jest niszczycielem, prawą ręką naszego stworzyciela. Przynosi strach, gdy brak nadziei. Tablica Koraksa. Dobra, proszę państwa. To co, czy my idziemy od razu rozjebać tą ikonę grzechu? O nie, troszeczkę będziemy musieli do niego doskakać, co? Wydaje mi się, że zrobimy ten odcineczek taki troszeczkę krótszy, wydaje mi się. Po to, żeby w kolejnym zobaczyć już finał gry. Mam wrażenie, że dotarcie do tej ikony grzechu nie będzie takie proste. Oh shit, boy! Zasuwa po mieście! Okej. A widzę, że też będę miał troszeczkę demonów do pokonania chyba w międzyczasie. No, to powiem wam tak. Ten odcinek będzie zaskakująco krótki, dlatego że chciałbym jeszcze poświęcić trochę więcej czasu na walkę z ikoną grzechu w kolejnym odcinku, a ten chciałbym wrzucić już dzisiaj, dlatego jutro generalnie też robimy streama wieczorem, tak więc dzisiaj dostajecie ten odcinek, trochę krótszy, jutro też będzie krótszy, ale za to rozjebiemy ikonę grzechu, ukończymy Dooma i sobie postreamujemy coś śmieszkowego, tak więc tak, ten jest nietypowo krótki, ale zawsze staram się, żeby jakby te odcinki nie były super długie, ani też super krótkie. Doom musi zostać ukończony, ale dopiero w kolejnym odcinku. Więc dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym finalnym odcinku. Pa, pa!